Sieć oddziałów bankowych jest bardzo liczna, bo w tej chwili mamy ponad 576 oddziałów w całej Polsce i właściwie jesteśmy obecni w każdym zakątku kraju. Wśród oddziałów tej sieci mamy już 46 oddziałów digitalowych, które obsługują w nowym formacie klientów, nowej filozofii, która zakłada komfort obsługi bardziej kawiarniany niż bankowy dotychczas kojarzony. Za digitalizacją kryje się mniej papierów w obsłudze klientów, prostsze procedury, ale również dostępność fizyczna samego oddziału, mimo że nazywamy je oddziałami digitalowymi. Jako że oddziały są w różnych miejscach, to dostosowujemy je na różne sposoby, na przykład drzwi rozsuwane, na przykład przez zastosowanie wind w oddziałach, które mają schody. Nasze wzorce umów dostępne są w alfabecie Braille'a. Również szkła powiększające lupy w każdym oddziale są dostępne dla osób niedowidzących. Ramki pozwalają na to, żeby wskazać osobie niewidzącej miejsce, w którym powinien być złożony podpis na umowie lub innych dokumentach, które wykorzystujemy do pracy z klientami. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby właśnie nasi klienci niepełnosprawni czuli się u nas dobrze. Dlatego opracowaliśmy specjalne zasady pracy, rozmowy z nimi, żeby nie odczuwali, że traktujemy ich inaczej niż klientów pozostałych. W zeszłym roku oddział flagowy, jak go nazywamy, w Warszawie otrzymał nagrodę Najlepsza warszawska inwestycja bez barier. To również element tego procesu dostosowywania całej sieci dla osób niepełnosprawnych. Również w kwestii dostępności cyfrowej staramy się tworzyć rozwiązania w internecie, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami, niedowidzącym, niedosłyszącym również korzystać z naszych usług. W ramach dalszej pracy nad dostępnością oddziałów również certyfikujemy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej oddziały względem pracy z seniorami i osobami po 60. Pracujemy również w ramach rządowego programu Dostępność Plus, którego jesteśmy sygnatariuszem. Także tych obszarów, w których staramy się być bardziej dostępni, jest bardzo wiele.